Cześć, jestem Kuba i to taki drugi mój shot o kanale i tutaj będzie prawda o Kruszwille. Nie wiem jak się odmienia jego, ale zobaczcie. I jeszcze tak, oglądam Boxdela. Wam go. Kanał, który polega przede wszystkim na prowokowaniu sebiksowej społeczności, która w komentarzach hejtuje go za świadome bycie osobnikiem klasy wyższej i bezlitosne pokazywanie bogactwa. Tak czy inaczej, dzisiaj zapodam wam taką ciekawostkę, że Lord Kruszwil nie jest tak naprawdę kanałem Marka. Ojcem projektu jest Łukasz Wawrzyniak, gdyż wszystkie przedmioty oraz zapewne również pieniądze, które są wykładane chociażby na Ferrari, są właśnie Łukasza Wawrzyniaka. Łukasz Wawrzyniak był niegdyś bardzo znanym fejmem maskowym, chyba najbardziej popularnym w tamtych czasach. Sam oglądałem jego filmiki i były naprawdę śmieszne, przede wszystkim parodie innych haskowych fejmów. Do Łukasza nie mam kompletnie nic, nie znam go prywatnie, z tego co słyszałem jest on również fajnym kolesiem. Jego przeszłość oraz dorobienie się pieniędzy ma parę czarnych scenariuszy. Dobra, i to jest tyle. I naprawdę mnie to zdziwiło, lubiłem Kruszwila, oglądałem. Cały czas go lubię i oglądam, tylko troszkę się zdziwiłem, ale pa wszystkim i do następnego odcinka.